Trenerze, na początku powiedzmy sobie, po tej porażce z RKS-em na pewno morale drużyny spadły i można było sobie wyobrazić wygodniejszego rywala w tym ćwierćfinale Pucharu Polski niż drużynę Świtu. Wiedzieliśmy, że Świt to jest bardzo dobry zespół. No, nie bez powodu jest na drugim miejscu, nie bez powodu naciska Grodzisk. Braknie pewnie meczu, żeby im gdzieś tam nawiązać walkę. A wiedzieliśmy, że to jest bardzo dobry zespół. My postawiliśmy, pan tutaj pyta o morale. Morale były jeszcze słabe w poniedziałek, ale we wtorek już były naprawdę dobre. Zrobiliśmy bardzo dużo, żeby odbudować chłopaków po takiej porażce z tym Radomskiem. I my zamierzamy z niej wyciągnąć bardzo duże wnioski i nie dopuścić do tego, żeby taka sytuacja przytrafiła się jaka z Radomskiem, no, ale nawiązując do tego meczu dzisiaj. Tak jak mówię, no Świt dobra drużyna, aczkolwiek bardzo żałuję tej pierwszej połowy, bo wyszliśmy na dwa składy, tak można między wierszami powiedzieć. I przespaliśmy tą pierwszą połowę. Pierwsza połowa nie była dobra w naszym wykonaniu. Nie podobała mi się pierwsza połowa. W drugiej połowie nastąpiły zmiany, 6 zmian. Była już dużo lepsza. Chciałbym zapytać o nasz pomysł ofensywny, bo miałem wrażenie, że kiedy graliśmy, kiedy parliśmy środkiem na Świt, kiedy zawodnicy tworzyli takie indywidualne akcje, było jeszcze wszystko w porządku, ale problemy stwarzały się w momencie, kiedy piłka zmierzała do bocznych sektorów i była później dośrodkowywana w pole karne. Dzisiaj z tych dośrodkowań było bardzo, bardzo mało zagrożenia. Co trener o tym uważa? Zgadza się. Ma pan bardzo dobre oko analityka. Dokładnie, no mamy z tym problemy, jeśli chodzi o nasz plan. Próbowaliśmy dzisiaj na 9 Daniela Zdzieszyńskiego. Jest alternatywą, żeby tutaj próbować go na tej pozycji. Dalej szukamy swojego planu, jeśli chodzi o naszą grę w ofensywie, bo dobrze wszyscy wiemy, że musimy trochę na nowo kombinować, bo mamy problemy kadrowe i cały czas tego planu szukamy. No nie ukrywamy, że dzisiejszy mecz postawiliśmy sobie ten mecz był pod takim względem kilka celów. I kilka celów dzisiaj, które były postawione przed meczem, zrealizowaliśmy. Jesteśmy na etapie łapania się dobrych rzeczy, wyciskania z nich jak najlepiej, no ale też pracy nad tym, co nas trapi. Jesteśmy świadomi tego i tak dzisiejszy mecz miał być takim przetarciem. Bardzo żałuję, że miał być takim przetarciem przed sobotą, ale skomplikowaliśmy sobie to kilka dni temu. Daniel dzisiaj Zdzieszyński, nawiązując jeszcze do tego, że trener o nim wspomniał, wystąpił właśnie na 9. Zwykle przyzwyczaił nas do grania w obronie, ewentualnie w środku pola. Dzisiaj też ta piłka z przodu, kiedy do niego wędrowała, była moim zdaniem fajnie przytrzymywana, dobrze była rozdysponowana. Czy ewentualnie w meczu z Lechią możemy spodziewać się Daniela właśnie na podobnej pozycji? Czy trener nie chce na razie zdradzać swojego planu taktycznego na ten mecz? Szukamy różnych rozwiązań. Tak? Mamy kilka pomysłów na Lechię, już jesteśmy po analizie tego zespołu. To na pewno będzie inny mecz niż ten dzisiejszy. Ale czy Daniel tutaj na pozycji 10 bardziej bym traktował to jako eksperyment? I na koniec sobotnie spotkanie Lechia, Tomaszów, Mazowiecki. Tak jak ten powiedział, ta porażka z RKS-em trochę nam skomplikowała sytuację. Zaczyna się robić gorąco. Nie jest to jeszcze sytuacja, kiedy nie mamy oddechu. Mamy jeszcze parę punktów w zanadrzu. Natomiast to będzie bardzo trudny mecz i jakie błonianki będziemy mogli się spodziewać w tym spotkaniu? To będzie na pewno trudny mecz, takie jakie wszystkie, które zostały do końca. Błonianki zadziornej, agresywnej, grającej do przodu i błonianki, która za wszelką cenę będzie chciała wygrać. Takiej błonianki możemy się spodziewać, a my w sztabie wiemy, że taka błonianka będzie. No cóż, założyliśmy sobie, że przyjeżdżamy po zwycięstwo, bo tutaj jakby najważniejsze tu jest, żeby awansować dalej. Na pewno mamy w pamięci, że wygraliśmy w zeszłym roku, chcielibyśmy to powtórzyć na pewno, więc
Więc takim założeniem przyjechaliśmy, tak sobie założyliśmy, tak też coś składem nie za mocno zrotowaliśmy na samym początku, żeby tutaj ten cel zrealizować. Szybko strzeliliśmy bramkę w miarę, to trochę dodało też pewności, takiego spokoju, ale... Ale to nie był wcale łatwy mecz, bo widać, że czasami troszkę chaosu sobie wprowadzaliśmy i mógł inaczej różnie wyglądać mecz, ale strzeliśmy zaraz drugą bramkę jeszcze w pierwszej połówce, to zdecydowanie też jakby ustawiło trochę mecz. Mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wprowadzić trochę zmian. Także przede wszystkim cieszymy się, że osiągnęliśmy cel i awansowaliśmy dalej. No wiadomo było, że po składzie już zerknęliśmy na skład przed meczem, że trochę w innym miejscu jesteśmy niż Błonianka. Inne trochę cele, zwłaszcza w tym tygodniu, bo ciężki mecz na pewno czeka Błoniankę w sobotę. Nas też, ale to troszkę jakby inne, bym powiedział, cele, tak? I tutaj tak, chciałbym do tego nawiązać. Błonianka i Świt są na dwóch różnych biegunach, wy w lidze. No wiadomo, to, że utrzymanie macie to pewne, na pewno, że chcieliście walczyć w tym sezonie jeszcze o coś więcej, natomiast 10 punktów straty do Pogoni, przewaga nad trzecią Legionowią chyba z tego, co pamiętam, 6 punktów. Więc w tym momencie wydaje się, że puchar będzie dla was priorytetem w tym sezonie? Czy jeszcze będziecie próbowali naciskać na Pogoń, dopóki możecie? To znaczy, na tą chwilę puchar jest dopiero za jakieś 2 tygodnie, tak? Chyba 2 czerwca, więc do tej pory mamy jeszcze przynajmniej 2 mecze, które ligowe, więc też będziemy się skupiać na każdym najbliższym, żeby go po prostu wygrać, tak? Także tutaj jakby nie odpuszczamy ligi, nie odpuszczamy żadnego meczu, gramy przede wszystkim dla siebie, dla rozwoju drużyny, dlatego, żeby jak najwięcej punktów zdobywać, żeby ta drużyna też się rozwijała i uczyła tego, że jednak zawsze wychodzimy po to na boisko, żeby wygrywać mecze, tak? Także tutaj na pewno żadna z tych elementów, czy liga, czy puchar jakby nie jest na tą chwilę ważniejszy, tylko po prostu najbliższy mecz gramy w sobotę i dopóki będzie jakby szansa, przynajmniej matematyczna, to będziemy walczyć. Jeszcze jest 6 meczów do rozegrania, więc 18 punktów do zdobycia. No, różnie może się wydarzyć, tak? Gramy przede wszystkim dla siebie.